hmm W lipcu 2015 funkcję sekretarza generalnego Wspólnoty Anglikańskiej objął pochodzący z Nigerii biskup Josiah Atkins Eido Firon. Po raz pierwszy wybrano na to stanowisko biskupa pochodzącego z kontynentu afrykańskiego. Jego zadaniem jest wspieranie arcybiskupa Canterbury Justina Welby utrzymaniu jedności pomiędzy 38 kościołami chodzącymi w skład wspólnoty anglikańskiej obejmującej 85 milionów wiernych na całym świecie. Odwiedziliśmy go w Londynie, gdzie obecnie mieszka, aby przygotować film, który w tym miesiącu jest nieco inny niż zwykle, ponieważ poświęcamy go w całości tej właśnie rozmowie. Biskup porusza tu palące aktualne problemy. Jak kwestie relacji z islamem czy jedność wspólnoty anglikańskiej. Jego powołanie do bycia człowiekiem dialogu, otwartym na różnice, sięga czasów młodości, którą spędził w Nigerii, gdzie zdobył doświadczenie jako chrześcijanin żyjący pośród muzułmańskiej większości. Pochodzę z północnej części Nigerii i przez całe życie. A właściwie od czasu, kiedy osiągnąłem wiek szkolny, żyłem pośród muzułmanów. Chodziłem z muzułmanami do szkoły, wspólnie robiliśmy różne rzeczy, a kiedy wstąpiłem do szkoły wojskowej w Zari, tam znowu chrześcijanie, muzułmanie. A nawet chłopcy pochodzący z rodzin niebędących ani chrześcijanami, ani muzułmanami, wszyscy uczyli się razem. Po przyjęciu święceń kapłańskich wyjeżdża do Anglii, by studiować teologię. Początkowo na Uniwersytecie w Durham, gdzie zostaje przyjęty do Kolegium St. John. Jednym z przedmiotów, jaki wybrałem, była cywilizacja islamska. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, myślę, że była to opatrznościowa decyzja. Tak naprawdę to Bóg mnie tam poprowadził, to był jego plan, więc wyższy kurs. Wśród zajęć obowiązkowych na Uniwersytecie w Durham była patrystyka, która, jak wiecie, jest nauką zajmującą się ojcami Kościoła i tym, jak dzisiejszy Kościół zmaga się z teologią. Jednym z tematów, jakie mnie wtedy zainteresowały, była Chrystologia. To, w jaki sposób radził sobie z tym pierwotny Kościół. Kiedy to nawet biskupi i teolodzy, z powodu sposobów, w jaki starali się wyjaśnić pełne człowieczeństwo i pełne bóstwo Jezusa Chrystusa, byli uważani przez Kościół za heretyków. Ponieważ. Posiadałem już pewną wiedzę na temat islamu, islamskiej cywilizacji. Coś we mnie zaiskrzyło. I pomyślałem, obraz Jezusa w Koranie jest bardzo podobny do tego, co Kościół prawosławny uważa za herezję. Trochę mnie to zaintrygowało i tak zaczęło się moje zainteresowanie studiami nad islamem. Pomodliłem się i powiedziałem sobie: Jeżeli Pan chce mnie w tej posłudze, pogłębię moją wiedzę o islamie. A więc, kiedy tylko skończyłem pierwszy cykl uniwersytecki, przeniosłem się do Birmingham. Był to ostatni etap tego, co nazywam moim pielgrzymowaniem ku posłudze pośród muzułmanów. Mającej na celu budowanie porozumienia między chrześcijanami i muzułmanami. Postanowiłem napisać długi esej na temat statusu niemuzułmanów w krajach o islamskim rządzie, w islamskim państwie. W arabskiej terminologii nazywa się to DIMI. Duma w liczbie pojedynczej, dimi w liczbie mnogiej. Duma to chroniony obywatel. Napisałem więc ten esej i miałem go przedstawić w mojej grupie. Było tam około 14 osób, wszyscy byli na studiach magisterskich, kilkoro chyba na doktoranckich. Zacząłem przedstawiać mój esej. Nagle. Po czterech czy pięciu minutach mojej prezentacji nie byłem w stanie mówić dalej. Nie mogłem dalej czytać. Po prostu się załamałem. Rozpłakałem się. Stanąłem w miejscu. Profesor David Kerr, który był dyrektorem centrum, zabrał mnie na górę. Josiah, jaki masz problem? Powiedziałem. Dawidzie, to jest moja historia. Chrześcijańska mniejszość, członek plemienia Nupy, północnej Nigerii, to jest mój status. Pomyślałem wtedy, że koło się zamknęło. W tamtej chwili zrozumiałem, że Pan wzywa mnie do powrotu do kraju i nakłaniania chrześcijan i muzułmanów do wzajemnego zrozumienia. To długa historia, ale to jest moja pielgrzymka. W taki sposób zacząłem. Tym się właśnie potem zajmowałem budowanie mostów, porozumienia między chrześcijanami i muzułmanami. Wyświęcony na biskupa w 1990 roku w Sokoto, biskup Jozaja zostaje w 1998 roku biskupem Kaduna. Dwa lata później, w czasie, gdy w całym regionie wybuchają zamieszki międzyreligijne, jego znajomość islamu oraz więzy, jakie nawiązał z muzułmanami, pozwalają na wyjście z kryzysu. Tymczasem w jego własnym kościele ta postawa otwarcia na dialog nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem. I belong to the Evangelical Pentecostal charismatic wing. Należę do nurtu ewangelicko-zielonoświątkowego Kościoła anglikańskiego. Z powodu zaangażowania, z jakim patrzę na islam, to, że dostrzegam w islamie pozytywne strony i przyglądam się chrześcijaństwu, zwracam uwagę na to, co jest pozytywnego we wzajemnych relacjach, na to, z czym zgadzają się obie religie, wielu moich przyjaciół mówi: Patrzcie, on już nie jest ewangelikiem. Rani mnie to, ale nic nie mogę na to poradzić. Mówiono o mnie przeróżne rzeczy z powodu mojego zaangażowania w posługę pojednania pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami oraz pojednania pomiędzy anglikanami, ponieważ jestem dzieckiem wspólnoty. Znam zachód i znam południe. Studiowałem i tu, i tam. Pracowałem i tu i tam, ta wiedza nie pozwala mi na przyjmowanie pewnych postaw. Moja wiedza sprawia, że mam obowiązek stanąć w obronie tego, co uważam za słuszne. Odwiedziliśmy biskupa Josiah w kilka dni po strzelaninie w Orlando w Stanach Zjednoczonych, gdzie pewien człowiek zabił 49 osób w nocnym klubie. Do którego uczęszczali homoseksualiści. Zamachy, które są dziełem islamistów z Daesh albo z Boko Haram w Nigerii oraz w sąsiednich krajach, budzą coraz większe obawy i lęki w stosunku do islamu. Jak można stosować taką przemoc w imieniu Boga? Co może być lekarstwem na tę przemoc? Kwestia przemocy. Jest nieodłącznie związana z każdą z trzech religii nazywanych religiami abrahamowymi, jakimi są judaizm, chrześcijaństwo i islam. To dlatego, że każda z tych religii posiada księgę, w której pojawia się temat przemocy wymagający wyjaśnienia czy komentarza. I chodzi tu zarówno o niektóre części Biblii, mówię tu również o Biblii hebrajskiej, jak i Koranu. Ten wątek należący do Pismy może zostać pojmowany w sposób radykalny i prowadzić do przemocy. Istnieje więc przemoc we wszystkich trzech religiach. Ci, którzy znają te księgi, zgodzą się ze mną. Kiedy jakaś osoba, ktoś niepoczytalny, jak ten młody człowiek, albo jakaś grupa, jak Boko Haram albo Daesh na Bliskim Wschodzie, przyjdzie i zacznie wycinać te wersety z Koranu, jak to się dzieje w Centralnej Afryce, mogę na to powiedzieć, że dzisiaj żyją chrześcijanie, którzy dokonali masakry, zamordowali muzułmanów, wszystko w imię religii. Ani islam, ani chrześcijaństwo nie zezwalają na przemoc, ale przemoc jest w naszych pismach i musimy to uczciwie przyznać. A więc według mnie antidotum polega na właściwym zrozumieniu tego, czego uczy Twoja religia. A także podjąć środki, zobowiązanie do życia zgodnie z tym, czego wymaga od ciebie twoja religia. Pośród trzech religii, jakimi są judaizm, chrześcijaństwo i islam, jedyną religią, jedyną wiarą, która nakazuje miłość do nieprzyjaciół i czyni ją obowiązkową, istnieje przecież przykazanie miłości nieprzyjaciół, jest wiara chrześcijańska. Judaizm i islam są na tym samym poziomie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Jeśli twój sąsiad jest wrogiem, Biblia jest tu jednoznaczna. Jezus Chrystus mówi to bardzo jasno. Kochajcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ani Judaizm. Ani islam tego nie uczą. A więc my, jako chrześcijanie, otrzymaliśmy takie polecenie. Mamy obowiązek pokazać przemianę, jakiej dokonał w nas Chrystus. Nie chodzi o to, co możecie zrobić jako chrześcijanie, to jest Wam dane, to jest dar Boży. To nie Jozaja mówi: Będę kochał Mohameda albo Abdullaha. Nie, to nie ja. To ta obecność Boga we mnie, w osobie Ducha Świętego, to ona daje mi tę zdolność. Jest to poza ludzką zdolnością pojmowania. Jednakże, nawet jeśli Koran czy Hadis nie nakazują takiego obowiązku, pojęcie miłości bliźniego jest również w nich obecne. To jest w Islamie. W tym, co nazywamy niepisanymi hadisami, albo ustnymi hadisami wypowiedzianymi przez samego proroka Mahometa. W moim zakątku świata, na północy Nigerii, miejscowa ludność powie wam: Tak, hadis proroka mówi: Kochaj swego sąsiada. A ten sąsiad to ktokolwiek, kto mieszka w jednym z dwudziestu domów stojących przed Twoim. Dwudziestu domów stojących tuż za Twoim, z dwudziestu domów po lewej stronie i dwudziestu domów po prawej. Ktokolwiek znajduje się w tym kręgu, jest Twoim bliźnim, niezależnie od tego, czy jest to muzułmanin czy chrześcijanin. A więc jak widzicie, to są te pozytywne aspekty widziane przez tych, którzy są powołania do budowania mostów porozumienia między tymi dwiema wspólnotami religijnymi. Nie między islamem i chrześcijaństwem, ponieważ między islamem i chrześcijaństwem nie dzieje się nic złego. To dzieje się między chrześcijaninem i muzułmaninem. Jesteśmy lekarzami. Jesteśmy ludźmi, którzy wprowadzają w życie to, czego uczą nas nasze święte księgi. A więc dzieło pojednania, praca nad budową mostów dokonuje się pomiędzy ludźmi. Chcę to mocno podkreślić. Widzicie, przecież my wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi. Zarówno Biblia, jak i Koran wspólnie głoszą. Że pochodzimy od tych samych rodziców, od Adama i Ewy. W Koranie jest to zupełnie jasne. To znaczy, że nasze wspólne człowieczeństwo jest zapisane, zarówno w Biblii, jak i w Koranie. Jednakże, Koran idzie dalej, mówiąc. To, że ty jesteś biały, a ja czarny, z tym, że ja jestem raczej czekoladowy? Albo ktoś, kto pochodzi ze Sudanu, jest czarny? To dlatego, że Bóg specjalnie zrobił to w taki sposób. Biblia nie mówi nam, dlaczego Alan jest biały, jest Anglikiem. Ja jestem nigerczykiem, wy jesteście francuzami. Biblia nam tego nie mówi. To, co mamy, to wieże Babel. Ale Koran stwierdza jednoznacznie, że jest powód, dla którego Bóg stworzył z nas różne narody, różne plemiona, a nawet różne grupy religijne, byśmy mogli wzajemnie się poznawać. Koran w Koranie jest to oczywiste. Różnica jest przez Boga zamierzona, abyśmy mogli zrozumieć się wzajemnie. Oto, co mówi Koran. To dlatego potrzebne jest wychowanie. I dlatego w islamie podchodzi się bardzo poważnie do wychowania. Czyli ludzie tacy jak Boko Haram tak naprawdę nie zrozumieli swojej religii. Nie możecie mnie zrozumieć, nie starając się mnie poznać. Te dwie rzeczy są ze sobą mocno powiązane. Kiedy studiując islam, zainteresujecie się kwestią wychowania. Zobaczycie, że nacisk jest tam położony na rozumienie, rozumienie. Rozumienie. O to właśnie chodzi. Po arabsku brzmi to litarafu. Bóg stworzył nas różnych. Po co? Litarafu. abyśmy mogli się wzajemnie rozumieć. Wspólnota anglikańska posiada strukturę władzy, która łączy w sobie prymat z synodalnością. Aby utrzymać jedność, 38 kościołów należących do wspólnoty, nazywanych również prowincjami, do których dołącza się jeszcze sześć mniejszych kościołów nie będących prowincjami, stopniowo wprowadzono cztery narzędzia utrzymania jedności. Pierwszym narzędziem jest rola duchowego przywódcy, jakim jest arcybiskup Canterbury. Następnie jest konferencja w Lambeth, która gromadzi biskupów zasadniczo co 10 lat na zaproszenie arcybiskupa Canterbury. W międzyczasie mają miejsce zarówno spotkania prymasów poszczególnych prowincji, jak i anglikańskiej rady konsultacyjnej, do której należą zarówno świeccy, diakoni, jak i kapłani. The Wspólnota anglikańska różni się od Kościoła rzymskokatolickiego. Katolicy mówią o Kościele rzymskokatolickim, ale nigdy nie usłyszycie anglikanina mówiącego o Kościele anglikańskim. Stanowimy wspólnotę 38 niezależnych kościołów, lub jeśli dorzucić jeszcze 6 innych, 44. Nie mamy więc papieża. Mówię Wam o tym, ponieważ pomoże Wam to modlić się za wspólnotę anglikańską. Mamy 38 niezależnych kościołów. Jesteśmy niezależni kulturowo oraz niezależni administracyjnie. Już sama nazwa wspólnota anglikańska sam fakt, że jesteśmy wspólnotą, jest cudem. Ale mnie to się bardzo podoba. To, co sprawia, że nasza posługa jest podwójnie trudna, wynika z tego, co przed chwilą powiedziałem. Jest 38 różnych kościołów, które łączą się, by mówić jednym głosem. Gdybyśmy mieli papieża, gdyby arcybiskup Cattenbury był papieżem, byłoby zupełnie inaczej. Wtedy nie bylibyśmy wspólnotą, bylibyśmy kościołem. Ale to nie leży w naszym charakterze. Posiadanie papieża nie jest angielskie. Mamy w tym celu cztery narzędzia, cztery sposoby na zachowanie jedności wspólnoty. Myślę, że podstawową sprawą jest to, że żadne z nich nie ma autorytetu władzy. Arcybiskup Canterbury ma w ręku kartę atutową związaną z przynależnością do wspólnoty. Aby być członkiem Wspólnoty, musicie pozostawać w komunii z arcybiskupem Canterbury. To znaczy, że jeśli on nie zaakceptuje waszego kościoła, a wy nadal twierdzicie, że jesteście Anglikanami, to jesteście w błędzie. Nie jesteście Anglikanami, chyba że arcybiskup Canterbury powie tak przyjmuję was. To jedyna karta tutowa, jaką ma w ręku arcybiskup. Prawa homoseksualizmu dotyka wspólnotę anglikańską, tak jak i inne kościoły chrześcijańskie, i jest źródłem wielkich napięć zagrażających jej wewnętrznej jedności. Kościół episkopalny w Stanach Zjednoczonych wypowiedział się ostatnio za małżeństwami osób tej samej płci. Stając tym samym w opozycji wobec pozostałych kościołów, szczególnie tych z kontynentu afrykańskiego, gdzie żyje obecnie ponad połowa Anglikanów. Tymczasem kierunek wyznaczony przez wspólnotę anglikańską pozostaje niezmienny od czasu konferencji w Lambeth w 1998 roku. Małżeństwo jest możliwe jedynie pomiędzy mężczyzną i kobietą przy jednoczesnym przyjęciu osób homoseksualnych i unikaniu ich stygmatyzacji. Jestem pewien, że temat, jaki chcielibyście poruszyć, to kwestia związane z ludzką seksualnością. W 1998 roku podjęliśmy decyzję, nazywamy te decyzje rezolucjami. Podobnie jak Kościół Rzymskokatolicki, uznaliśmy wspólnie, zgodnie ze sposobem, w jaki rozumiemy obecnie Pismo Święte, że nie możemy zgodzić się na to, by osoby tej samej płci zawierały małżeństwo. Ale dalej mówimy. Wiemy, że niektórzy spośród naszych synów i naszych córek, niektórzy z naszych członków wybrali taki sposób życia i mamy wobec nich odpowiedzialność pastoralną. Dlatego też wspólnota nie może popierać karania homoseksualistów ani lesbijek. To oczywiste. Takie jest stanowisko naszego kościoła. Ono się nie zmieniło i obowiązuje wszystkich tych, którzy należą do wspólnoty. A więc moją rolą jest. Powiedzenie światu, że takie jest właśnie stanowisko wspólnoty anglikańskiej, i każdy z kościołów czerpie z tej decyzji wskazówki. Sięgnijmy teraz do korzeni tego problemu. Zacznę od mojej własnej części wspólnoty, od tej, z której pochodzę, od Nigerii czy Afryki. Są w Afryce kościoły, będące częścią wspólnoty, które istnieją w krajach, w których rządy stosują kary za homoseksualizm. Należy do nich Nigeria. Zawsze mówiłem, nawet jeszcze zanim zająłem obecne stanowisko, należą do wspólnoty i nie mogę się z tym zgodzić. Nie mogę i nie będę tego akceptować. Ponieważ stanowisko mojej wspólnoty jest takie, że musimy mieć wobec tych osób odpowiedzialność pastoralną. A więc jeśli rząd mówi nam, stosujemy karę za homoseksualizm, naszym zadaniem jest pomoc osobom mającym takie skłonności, aby wiedzieli, że się o nich troszczymy, że Kościołowi zależy na ich zbawieniu. Że Kościołowi zależy na tym, by czuli się dobrze. Takie jest moje zadanie. Kiedy idę gdzieś, gdzie mówią, rząd podjął taką decyzję i tak właśnie zrobimy, udzielimy im ślubu, wtedy moją rolą jako sekretarza generalnego jest powiedzenie, że ja tego nie akceptuję. Obecnie mój Kościół głosi, że mamy obowiązek pastoralny. Tak długo, jak wspólnota ponownie się nie zgromadzi i nie postanowi, że zmieniamy nasze stanowisko w tej sprawie, taka jest moja rola. W przeciwnym razie stracę pracę, a ja chcę zachować moją pracę, ponieważ bardzo ją lubię i uważam, że takie postępowanie jest rozsądne. Nikogo do niczego nie zmuszaj, ale twoją rolą jest zachęcanie ludzi do pozostania razem. Zatem we wspólnocie anglikańskiej. Rozumiem moje zadanie jako sekretarza generalnego w taki sposób, że moją rolą jest wyjaśnianie wszystkiego tak, by ludzie rozumieli się wzajemnie i szanowali nasze różnice. I tu powracam do tego, co powiedziałem Wam o karanie Lita, Arafu rozumienie. Możemy żyć z naszymi różnicami. Chrześcijanie są wezwani do ewangelizacji w kontekście wieloreligijnym. I w społeczeństwach coraz bardziej zsekularyzowanych. W jaki sposób wytrwać w tym powołaniu do bycia ludźmi jedności, pojednania? Przede wszystkim to, co wpłynęło na moje zaangażowanie i na moje chrześcijańskie powołanie, to Boże pragnienie, by wszyscy zostali zbawieni. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął. Wierzę w to jako chrześcijanin. Oczywiście, nie mogę nikogo przymuszać. Zatem moim zadaniem jest robienie dwóch rzeczy. Po pierwsze, ziarno Słowa zostało we mnie zasiane i ja w nie wierzę. Bóg w Chrystusie liczy na mnie. Liczy na to, że będę nim żył, że będę mu posłuszny. Żyć słowem. Zostało mi dane światło Boga. Bóg liczy na mnie, bym świecił tym światłem. To właśnie mówi Paweł. Widzicie, on mówi: Ci, którzy zostali pojednani w piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian, tym, którzy zostali pojednani, Bóg w Chrystusie powierzył służbę jednania. Nowe tłumaczenie Biblii ujmuje to w piękny sposób. Bóg powierzył nam służbę sprawiania, by świat stawał się Jego przyjacielem. Taki jest ostateczny cel pojednania aby przyprowadzić ludzi do Boga. Dla mnie, jako chrześcijanina, dzieje się to w Chrystusie. W Chrystusie, kiedy żyję Ewangelią, wtedy pozwalam świecić światło. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Oto czym jest pojednanie. Musimy być tu pokorni. Według mnie taki jest właśnie głęboki sens paraboli o zasianym ziarnie. Siewca sieje swoje ziarno, po czym wraca do domu i śpi. Nie musi się niepokoić. U Marka w rozdziale czwartym, w wersecie dwudziestym ósmym, czytamy: Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw zdźbło, potem kłos, a potem pełno ziarnko w głosie, a siewca śpi. A kiedy przychodzi czas żniwa, wtedy wychodzi i zbiera plon. Ale to, w jaki sposób rośnie zboże, nie powinno być naszą sprawą. Na tym właśnie polegają problemy między chrześcijanami, i odważę się również powiedzieć, nawet pomiędzy muzułmanami. To nie nasza sprawa nie mamy obowiązku wymuszania czegokolwiek. Nie ma powodu, by nam to spędzało sens powiek. Trzeba po prostu siać dobrą nowinę, czynić dobre uczynki, których Pan od nas oczekuje, i pozostawić skutki Jemu. Nie powinniśmy nigdy zapominać o tym, że pragnieniem Boga jest zbawienie nas wszystkich. W jaki sposób on to zrobi, to jak powiedzieliby Arabowie Allahu Alam, Bóg wie lepiej. A więc uspokojnie, uspokójmy się. Z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 5, werset 16. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Panie, modlimy się za 38 kościołów, które są członkami wspólnoty anglikańskiej i za każdego z ich prymasów, szczególnie za biskupa Justina Welby, arcybiskupa Canterbury. Przyjdź Panie, aby wzmocnić więzy między tymi kościołami, tak by mogły wytrwać we wzajemnym zrozumieniu i tworzyć jedno ciało, pomimo wszelkich różnic, jakie mogą je sobie przeciwstawiać. Otwórz nasze serca, pomóż nam przekroczyć nasze lęki, abyśmy potrafili wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem, mającym inną kulturę czy inną religię.